imię Boga Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Witam serdecznie 22 listopada w szczególną niedzielę. Dlaczego szczególną? Po pierwsze, jest to ostatnia niedziela roku kościelnego, czyli rozpoczyna ostatni tydzień w roku liturgicznym. A kiedy coś jest ostatnie, to może warto zrobić pewne podsumowanie, spojrzenie wstecz, jaki był dla nas ten kończący się rok kościelny, czy zostaliśmy ubogaceni duchowo, jakie doświadczenia duchowe mamy za sobą i z czym chcemy wkroczyć w nowy rok kościelny. Druga nazwa dzisiejszej niedzieli to niedziela o dniu ostatecznym. I to nam wskazuje na to, że nadejdzie taki dzień, kiedy, jak będziemy słyszeli dzisiaj w tekście kazalnym, Pan Bóg stworzy nowe niebo i nową ziemię. O tym nie możemy zapominać, że nadejdzie kres czasów z woli Boga. I wreszcie niedziela dzisiejsza to niedziela wieczności, czyli każe nam spoglądać nie tylko na teraźniejszość i doczesne życie, ale na przyszłość, na wieczność. Wydaje mi się, że my z pojęciem wieczności mamy nieraz problem, po prostu bardzo trudno nam to sobie wyobrazić, uświadomić, co to znaczy wieczność, niejako brak czasu. A dla wielu parafii ewangelickich, zwłaszcza na Górnym Śląsku, ostatnia niedziela roku kościelnego jest również wspomnieniem zmarłych. I zwłaszcza dzisiaj chcemy wspominać naszych drogich zmarłych, ponieważ ten rok był taki inny, zwłaszcza wiosną nie zawsze mogliśmy godnie, właściwą oprawą pożegnać naszych bliskich ze względu na obostrzenia związane z pandemią. Także dzisiaj będziemy ich wspominać, będziemy dziękować Bogu za ich życie. A hasło biblijne dzisiejszej niedzieli, które jest również mnie bardzo bliskie, stanowią słowa Pana Jezusa zapisane w Ewangelii Łukasza w 12 rozdziale. Wezwanie, niechaj biodra wasze będą przepasane i świece zapalone. I nie ukrywam, drodzy, że te słowa są dla mnie bardzo istotne, bowiem 35 lat temu w niedzielę wieczności zostałem ordynowany na księdza Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, ordynowany, czyli powołany do służby i posłany do służby w kościele. Czyli niejako Pan Jezus powiedział, niech twoje biodra będą przepasane, niech twoja świeca zapalona, posyłam cię do służby, do działania. Ale przecież nie tylko mnie, bo każdego z nas Pan Bóg posyła do różnorakiego działania. I kiedy patrzymy dzisiaj w niedzielę wieczności, w pamiątkę zmarłych, na tę zapaloną świecę, to cóż ona nam może powiedzieć? Wyobraźmy sobie, że ta świeca to jest nasze życie. Kiedy świeca się pali, daje z siebie ciepło, daje jasność, daje takie poczucie bezpieczeństwa, ukojenie, błogość. I tak ma być w naszym życiu. Nasze życie taka świeca, która daje jak najwięcej ciepła i pokoju z siebie i szerzy to wokół. Ale kiedy świeca jest zapalona, coraz bardziej jej ubywa. I bywa, że i my stajemy się nieraz coraz mniejsi, coraz słabsi. I ważne jest to, co dajemy z siebie. Bo przyjdzie taki moment przecież, kiedy ta świeca naszego życia zgaśnie. Kiedy? Nikt nie jest w stanie powiedzieć, czy nasza świeca życia jest do połowy zapalona, czy jeszcze wiele lat życia przed nami. Cóż wtedy się stanie? My wtedy będziemy spoglądali w kierunku wieczności, w kierunku Zbawiciela i będziemy ufali, że przeniesie nas do swojej wiekuistej światłości. Bądźmy zatem synami światłości, synami dnia, bądźmy zapalonymi świecami, abyśmy kiedyś, kiedy ta świeca życia zgaśnie, mogli świecić z radości u naszego Pana. Życzę wam wszystkim błogosławionej, dobrej niedzieli.